wszystkich bardzo serdecznie. Z tej strony Sayuki, jesteśmy na 32 piętrze budynku, ponieważ robimy misję. Jedno z zadań, pozwólcie tylko, że wam pokażę, jakie to zadanie. Kontrakt, dajcie mi głowę Gustavo Orty. Neutralizacja. Są na świecie pewne zasady, zasady, które nie pojawiły się znikąd, które wyrosły na krwi i błędach naszych przodków. Te zasady mają nas chronić, ale młodzi nie potrafią tego zrozumieć. Wydaje im się, że są wyjątkowi, że one ich nie dotyczą i że akurat im uda się oszukać los. Marcy Frakes? Frakes chyba. Też się tak wydawało, a teraz leży w śpiączce z raną postrzałową głowy. Według ulicy to kara za porzucenie rodziny. Dziewczyna wyparła się własnego ojca, Nolana, i związała z jego wrogiem Gustavo. Ale Nolana nie obchodzi, co mówi ulica. Według niego odpowiedzialnym za to, co spotkało jego córkę, jest wyłącznie Gustavo i pragnie zemsty. Spełnijmy wolę z rozpaczonego ojca. Idź do apartamentu Gustavo i zajmij się nim. Autoryzacją nie musisz się przejmować. Mój netrunner zadbał o to, żeby wejście do tego lokalu nie stanowiło dla ciebie problemu. Dodam tylko, że Gustavo to Valentinos, a Nolan to Sixth Street. Myślę, że wejdziemy tam na grubo. Mam przy sobie broń, tu otwarliśmy wejście, wjechaliśmy windą. 32 piętro, nie wygląda, ale okej. Wejście tylko przez balkon. Żeby wejść głównymi drzwiami trzeba byłoby... Czekajcie, tylko kamerę wyłączę. Mieć zdecydowanie wyższy poziom chyba umiejętności fizycznych. A, tam jest jeszcze jedna kamera. Teraz, bo ta kamera to mnie chyba bierze. No to co? Wejdziemy tam i zrobimy rozróbę? Tu są drzwi? Oj, nie wiem, czy ta broń to był dobry wybór. Wymieńmy ją sobie na jakiś karabin. O, jest. Może być. No, ile można cię? Oj, tam są chyba jeszcze nie... Tam są chyba jeszcze cywile gdzieś. Widzę, że gość tu stoi przede mną. Ze mną jeszcze nie próbuje biec, więc na razie jeszcze... No dostał tam, gdzie bardziej boli niż w głowę. Podobnie. Nie chuj! Wszyscy zginiemy! Aha. Jesteś moja dziwko! Czekaj, leczenie. Za nisko. Trochę średnio widać wszystko. Jak mi się wydaje. Wystaw głowę. No. Tu primas muchas patas. Tak, tu zdecydowanie jest ktoś jeszcze mniej winny czegokolwiek, więc... To tam ktoś jest. Granat? Oj. No! Leży? Por favor! Weź się schowaj, a nie... Por favor. Wszedł krytyk ładnie. Nasz cel jest na górze. Leczenie? No. Wyłaź. No prawie. Okej. Ja tak nie chcę! Świr. Ło! Co to za śmirus? Jeszcze nie strzelałam z karabinów tak, żeby je naprawdę trzymać za spust. Czy tutaj nie był ktoś żywy gdzieś? To jednak była tamta kobieta. Jest nasz cel. I jakby już. To pozwolę sobie pozbierać rzeczy. W wolnej chwili wpadnij do mnie na moje boisko. Mój człowiek już do ciebie jedzie. Co? Aha, dobra, boisko było kiedy indziej. Opuść budynek z ciałem? Jasne, że opuścimy, tylko zrobimy tutaj badanie systemu. Jak zwykle, 1C1C. E9, bo problem, bo nie ma 55 z tej strony.
5, 5, 5, 5. Dobra, weszło, ładnie. Ładnie całkiem nawet. Zbierzemy co się da, bo jak to zwykle bywa. Powiem wam, że ze sprzedaży śmieci jest naprawdę dużo. Dużo gotówki. O, drzazga nawet jest jakaś fajna. Futbolowa wojna. Dobra, tam jeszcze ktoś jest, więc... Jakby co, na wszelki wypadek. Pozbieramy oczywiście co się da, co się da. Wszystko po kolei. Tutaj już by było na... O, patrzcie. Oj, tutaj. No. Gotówka jest potrzebna. Staram się zbierać i kupować po kolei wszystkie samochody z kontraktów. Jeszcze mi trochę zostało do kupienia, więc pokażę wam już, jak kupię wszystkie, to zrobimy sobie taki po prostu pokaz wszystkich po kolei. Ustawię je na jakimś parkingu i będziemy je oglądać. 1C. FF. FF. FF, 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 FF. Oj, przeskoczyłam. Dobra, trudno. Nie wiem, czy jest tutaj coś ciekawego. O nie, laptop się popsuł. Zaraz. Aha. Okej. Okej, fajnie. Który kwadrat nie bierze? Trochę jakby żaden. Okej, wiadomości. Sprawy samochodu. Braindance oczywiście. Dobra, doczytaliśmy. Lubię czytać te wiadomości. Czasami znajduje się w środku coś naprawdę ciekawego. Nie zawsze oczywiście, ale często. O, jest i nasze główne wejście. Zamówienie na już. Pieniążka. No, teraz działa. Jak marzenie, super. Do góry pójdziemy za chwilkę. Na górę, jak to woli. Na razie pozbieramy, co się da, zhakujemy, co się da. Bo jestem pewna, że chętnie też sami zobaczycie, jak wygląda to miejsce. O, nasze ulubione radio. To znaczy moje na pewno. O, ty rzucałeś do mnie granatem, ty łobuz. Ale tu jest rzeczy, zobaczcie w ogóle. Proszę, następne. Coś jeszcze? Lodówka. Coś jakby z tej strony można było się podłączyć, ale to może być na górze? To chyba... Na górze, dobra. Już się zaczęłam zastanawiać odrobinkę, co się dzieje, ale okej. No to chyba mniej więcej... O, ominęłam całe miejsce z amunicją do broni. Zdarza się. To jest super. Można to wybuchnąć. Ekstra, co? To nie jest nasz cel. To jest nasz cel. Okej. O kurczę. No to nie... O, zamknięte, pozamykane. Jaki bezczelny. Tutaj... Ach, to jeszcze można było od tej strony jakoś do niego podejść. Ewentualnie, na upartego, jakbym bardzo chciała. Tu jest jeszcze zapis rozmowy. Kurczę. No dobra, mogę się tu ten, czy tylko poczytać? Co tu się dzieje z tym? A. Cereza? Jeszcze sprawdźmy ten balkon. No nie wiem, czy tu, chyba jak, może jakbym z dołu tu próbowała wyskoczyć na górę. Nie, chyba nie, bo to jest zaraz obok, pod spodem. To nie wiem w sumie, czy dało się tutaj wejść inaczej. Dobra, tu było coś do zhakowania. Jest, dzień dobry. No dzięki. Ło, jaki hak długi. 7A55, 7A.
Ten nie ma, 7A55, 7A ten też nie ma, 7A55. Dlaczego żaden z tych... Aha, 55, 7A. 7A. Ale uparciuchy. BD1C. 55. No i tak może być. Słaba ta gotówka ostatnio, coś tutaj. Dobra, chodź. Idziemy. Idziemy. Dobrze, że jest winda. Chociaż można by go było stąd zrzucić, co nie? Ulicą poproszę. A, czekajcie, bo tam też będą ludzie jego. No nic, trudno, może uda się przejść. Co jest do jasnej cholery? Nic. No weź. No, dzięki. Jedźcie na zdrowie. Korki, no bywa. Kontrakt ukończony. Czy ktoś będzie dzwonił w sprawie tego kontraktu? Dobra, idziemy się pozbyć tamtych, bo... bo nam nie dadzą spokoju. Vamos a matar, pendeja! No! Zabiję jak psa! Mo, brakowało. O! Chowasz się w windzie? Kolejny grzesznik trafił tam, gdzie jego miejsce. Do bagażnika. Gustavo ma czyściec, na jaki zasłużył. No i moment na rachunek sumienia. Miejmy nadzieję, że wyrobi się z nim, zanim klapa bagażnika znów się otworzy. Kontrakt zamknięty. Luzy jasne, czyli skubaniec... Co tu wybuchło? Czyli skubaniec jeszcze żyje. Dobra, lecimy na jakiś konkretny kolejny kontrakt. Hej, V, trzeba wykraść pewien dokument. Sprawa jest pilna. Dalsze informacje w załączniku. No i znalazło się zadanie do zrobienia. Okej. Idź do ulicy, ściągnij te dane, nim zrobi to policja i wyślij je do mnie. Okej. A jak tam wejść? Kuźwa, za mało. Ja pierdzielę, a taką miałam ochotę na Murley. Mówiłeś, że matka sponsoruje ci śluby. No bo sponsoruje. Tylko, no wiesz, od kiedy przestała pracować, miewa takie ataki zmęczenia. Czasem potrafi przespać dwa dni. Dziewczyno, jakby moja matka spała dwa dni, wybuliłabym na traumę. Gówno byś wybuliła, wiesz, że nie stać nas na takie ekscesy. W każdym razie zaczęła zapominać różne rzeczy. To idź do niej po hajs. Może zapomnisz, że już raz ci dała. No i jakie super dziewczyny. Czy tu jest tylko jedno prawidłowe wejście do tego miejsca, nie ma nic więcej? Poważnie. Pojedź do. No dobra, rozumiem, że możemy do środka wejść. Żadnych wieści? Ty mi powiedz, to was widzieli do tego projektu. Jezu, urody ci ubędzie, jak wykażesz się odrobiną empatii? Wiesz, że się o niego martwię. No rzeczywiście jest czym. Facet zarabia w ciągu tygodnia więcej niż ja przez cały miesiąc. Tyle, że... nie wiem, czy ta forsa jest tego warta. Podczas ostatniego nagrania mierzyli do mnie z gnata. Tego nie było w scenariuszu. A jego skulni wcisnęli mu do ust knebel i grozili, że go zabiją. Co ty gadasz? O, dziewczyny, znajdźcie sobie inną pracę. Okej, jesteśmy w jakimś miejscu. Okej. Ciekawym miejscu. O ja. Tu się normalnie trzeba napić przed wejściem. A ty gdzie? Za wejście się płaci. No jasne. A! Ale ja tu jestem naprawić system stereo. Subwoofery podtynkowe podobno wam trzeszczą. Nie mam cię na liście.
Okej, jak bardzo ci zależy, to zadzwoń do szefa i zapytaj. Ale ja zaczynam naliczać czas już teraz, więc od razu wspomnij, że będzie płacić ekstra. No dobra, nieważne. Wchodź. Zauważysz, jak wyłącza kamerę? Nie. Pokaż wujkowi trochę ziołka. Chyba mnie ścierpał. No bo ja o ile zaspędzę. Jakie dziwne miejsce. W sensie, wow. O to mi chodzi, o te malowidła. Uja. Co tam się podziało, że... Co się tak przyglądasz? Jak powyłączamy kamery, to już nie będzie nas co miało w sumie tak bardzo obserwować. Chociaż tu jest tyle miejsc, do których się można podłączyć. No dobra. Na razie nam tu niby wolno chodzić, tylko jak długo? Toalety, dobra. Ha! Ekstra. Fajnie, że można się włamać już w toaletach do różnych rzeczy. No okej. Tylko tak, żeby to dobrze i ładnie weszło na bydy. 1C. No, chyba nie wejdzie tak ładnie. Chociaż z E9 i 1C. No. Przedostań się do biura. Jest tu gdzieś z łazienki wyjście. Czasem lubią być tu różne fajne wyjścia. O, sorry. Nie chciałam. Wróć z powrotem do tego, co tam robiłeś. Jak tam sobie robiłeś. Tam pasuje się dostać, rozumiem. Ej, barman! Jeszcze raz to samo. ¿Qué? Pero si acabas de salir. ¿Te agarraron otra vez? Me lleva la puta chingada. Tienes caca en la cabeza. Ciekawe miejsce. Lubisz tu pracować? Nawet tak, powiem ci. Tylko ile bym się nie szarował, to zawsze znajdę na głowie jakiś brokat. No tak. Pewnie. W takim miejscu trzeba się najpierw rozluźnić. Jeśli wiesz, co mam na myśli. Co tam masz? Nie masz nic ciekawego, ale nie... Będzie. Masz kawę chociaż? Niech będzie. Arigato! Mogę tu wejść. Chyba nie mogę. To nie. Znajdę inne wejście. Ktoś tu kurwa szuka uwagi. Nie. Absolutnie nie wolno tam wchodzić. Wyjazd mi stąd. Albo to scena. No dobra. Przez te pokoje też nie ma przejść? Naprawdę myślałam, że może da się tu przejść. Przez jakieś... fajne miejsca, ale... nie wygląda, jakby było to aż tak proste. Tam jest wejście na scenę, więc to tak średnio. Siema. Rozumiem, on tutaj pilnuje, że tam dalej też się nie da wejść. Cokolwiek by tu nie... Czy ktoś mnie tu w tej chwili naprawdę widzi? A ja na to hola, gdzie jestem palcem? W nosie sobie po dupie gdzieś wierzbi. Kurwa, wieczory kawalerskie to jest zło. Ach, chłopaki chyba mają problemy. Wiadomości. Okej, okay. Wielka loteria, to normalne, sieć standardowa. Z tym, że jak zacznę się tutaj podłączać, to chłopaki będą spierdzielać i zawsze tak jest. Chociaż może nie obrażą się. Zobaczymy.
A jak nic, jak uciekną, to uciekną, będziemy się z ludźmi strzelać i tyle. Najwyżej, trudno. Bydy, 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 bydy. Jakie oparte BD. Nie ma za 1C wcale tego, co bym chciała. O ja, jakie uparciuchy. Teraz dopiero można wejść w tu, w FF, ale też za słabo. No nic, proponuję 55 i BD kolejne. FF, BD 9. No i nie ma. Jedyne BD, jakie jest dostępne. 1C. 7A. 1C. 7A. Na jedno wychodzi. Też mi coś. Dobra, może tu. Kie? Pero si acabas de salir. Me agarraron otra vez. Me lleva la puta chingada. Co to było? Czy tu jest ktoś w środku? Na pewno jest ludź, ale... Tu się na razie trochę schowam. Cel jest na górze. Tu jest chyba... pomieszczenie bez nikogo, łazienka. I nie ma stąd przejścia na górę. Czasami lubią być. Dlatego zaglądam. Ech, nie można. Tu jest kamera, którą chciałabym zdjąć. Kamera. Dziewczyna, która się słabo... a jakby jej tam... Wiecie co? Ją to można zdjąć. Tak, myślałam, że dziewczyna. No i z głowy. Ki! Pinche culera, hija de la chingada. ¿Qué pedo? ¿De qué chingados hablas? No, no voy a oír esas pendejadas. Pedazo de mierda, sin cerebro. Nasz. Sí, señor Ladrillo. Cel jest. Ajá. Ajá. Dokładnie tak. Aha, aha, dokładnie tak. No dobra, se poszedł. Wiecie, tam jakaś kamera. Właśnie. Jest tu ktoś? Ja bym te drzwi zamknęła. O. Ach, to jest to miejsce, to samo. Teraz, bo gość się tu kręci. Jest tu więcej kamer? Albo ludzi? Nie wygląda w sumie. Gościa trzeba zdjąć delikatnie, tak żeby go... Odwrócić jego uwagę. Czym? Telewizorem? Tylko żeby mnie wtedy tam nikt nie zauważył. Trochę mnie martwi ten gość tam. No ten tutaj tak łazi. Jakby tak odwrócić jego uwagę. Jak tu podejdzie, to... Właśnie... Niech się zajmie, co tam robi. Co by tam nie było? Płacie. Dawaj, co masz i... Możemy próbować... Toalety? A jednak mnie przy tym oknie aż tak bardzo... Nie pilnują. No dobra. Bierzemy dane. Bip.
No. Robota. Ostrzeżenie. Nie będzie mnie... Okej. Wydostań się. Dobra, wyjdziemy stąd sobie jeszcze. A ja, jak już zrobimy misję, wrócę tu pozbierać jakieś... Fajne rzeczy. No, no voy a oír esas pendejadas. Pedazo de mierda, sin cerebro. A tędy się nie da? Nie. Wyjdziemy tak, jak weszliśmy. Tylko poczekam, aż się ludzie przestaną patrzeć w tę stronę. Aha, tam jest w środku. Ten się tutaj spogląda. Niech się odwróci. Zaraz, a tamten jeden tak sobie łazi. Popatrzył na mnie trochę, co prawda. Mam pliki z Dicky Twistera. Raduję się i ty się raduj, albowiem kontrakt został właśnie zamknięty, a ustalone wynagrodzenie przelane na twoje konto. Amen. No i gra. Lecimy na następne zadanie. Bądź pozdrowiona. Mam człowieka do neutralizacji. Sprawa osobista. Płacę ekstra. Więcej informacji masz w załączniku. Liczę na ciebie, Vi. Ojeju, ojeju, jakie zadanie. Neutralizacja koniecznie po raz kolejny. Jest czas, żeby wybaczać, czas, żeby się mścić. Jest czas, żeby nadstawiać drugi policzek i jest czas, żeby rozgnieść wrogów jak karaluchy. Dziś będzie czytanie z księgi Jeremiasza. Przeklęty ten, który swój miecz powstrzymuje od krwi. No okej. Człowiek, którego masz wyeliminować, nazywa się Karubo Bairei. To starzec, ale niech nie zwiodą cię pozory. Kiedyś był Solosem, zabił wtedy wielu moich przyjaciół, moich braci i sióstr, gdy w Najcyki zrobiło się gorąco, wyjechał na wschodnie wybrzeże. Teraz wrócił, myśli chyba, że o nim zapomniano. Ale ja nie zapominam. Karubo prowadzi podrzędny bar, który obrali sobie za miejsce spotkań Valentinosi. Pojedź tam i pokaż mu, że przed sprawiedliwością nie ma ucieczki. Nie rób z tego widowiska. Zróbmy to tak jak kiedyś, bez zbędnego rozgłosu, czyli po cichu. Luzik, czyli tak. To jest jedno z wejść. Zobaczę, czy może dach oferuje jeszcze jakieś wejście. Dobra. Valentinos. Z tym, że on tu ma coś fajnego, ja bym to chciała pewnie podnieść. Tutaj jest ktoś. Nie mogę od tak sobie zbadać. Czy jest tu jeszcze jakieś okno? Ogólnie jest. Też wygląda na po prostu Valentinos, luz. A to? Po prostu? Nie, to też okej. Okay. Właściwie możemy się włamać, więc czemu nie? Ho, ho. Jak pozwalają, czemu nie? Neutralizuj bez wszczelania alarmu. Dobra, tylko muszę gościa znaleźć. Najpierw. Też nie. Okej, jest jakieś wejście. Pytanie, czy ktoś mnie tu zauważy? Dobrze, że możemy się tu jakoś schować poniekąd. Jak ją złapię, to może ją ktoś zauważyć.
No, bezładnie i wyrzuć. Szybciej. Dobranoc. Okej, śpi. Jakby co. Ja zakładam, że wejść jako tako, to ja sobie tutaj chyba mogę, bo to jest w końcu bar. Nie. Jestem troszkę zkołowana, bo tu niby piszą, że jeszcze alarmu nie wszczęłam za bardzo, a tamci się jednak... Solo Valentinos! Ci znowu swoje. Eres una... To jadę ci dziwko! Z nich? Nie. Nie bardzo rozumiem, o co tu chodzi, bo... Gdzieś tu jest! Nie jestem do końca pewna, który to jest gość teraz. A dobra, łazi tam po prostu. Bez wszczynania alarmu, znaczy tak, żeby on nie wiedział. Chowała się kniwa. Kto mnie zauważył? Czemu ma oko czerwone? Co za ludź? Udają, że wiedzą, co się dzieje. Na drzwi mi pokazują teraz. W sumie mogłabym otworzyć drzwi, tak po prostu. Gdzieś tu jest! Nie patrz się w tę stronę. Schowała się gnida. Tylko żebym cię wiedział. A to on. No dobra. Chupacabra? Czekaj, no myślałam, że zwrócisz na to uwagę. Po tym towarze mam wyostrzone zmysły, dziko! Totalnie. Niewielu z nich się jeszcze tutaj przejmuje w ogóle czymś, co się może stać. No, odwrócił się dziad, niestety. Ha? Okej. Problem w tym... Jestem... Chupacabra! Że wyjście może być trudne. Okej, dało radę. Wejdź, wejdź, wejdź. No, jest, nice. Po tym towarze mam wyostrzone zmysły, dziko. No i chyba działa. Widzę już Karubo pośród ogni piekielnych. Słyszę jego rozdzierające krzyki. Czuję smród węglącego się ciała grzesznika. Słowem, raduje się serce moje. Kontrakt zamknięty, idź z Bogiem. Haha, no i jak wygląda przelew? Nawet, że się udało całkiem sympatycznie to załatwić. A, do skrytki po nagrodę. Kawał drogi. O! Okej. Można się przyzwyczaić.
poważnie. Można się przyzwyczaić. Tego, co brałam ostatnio... Chyba, że cię rozjadą na chodniku. Wtedy jest taki trochę... szok? Ale tak to można się rzeczywiście przyzwyczaić. Co tam wołasz? Cześć, co tam? No jak, okej. Bardzo widzę wciągnięty w swoją sprawę. Oddany. Taki słaby ten transfer był. A, okej, teraz jest... Teraz lepiej. Okej, lecimy na następne zadanie. Ty, to chyba bezpiecznik. Weź jeszcze łącze bezprawdź. Pieprzeni na trenerze. Tu pewnie jakieś dzieciaki zaczęły grzebać w naszej sieci. Nudzi się, gnoją. Już ja bym im znalazł zajęcie. Wygląda na to... Ty, jest do was. W związku... Przestał mówić. Zadanie to przekradnie się na teren. Tak, zakładam, że jest więcej miejsc niż jedno, przez które można tam wejść. Więcej osób pilnuje niż jedna. Z tej strony jak nie wejdę, to mnie zauważą. Jest tam gdzieś kamera w środku? Alarm. Jak coś tu naprawione. Jeden zepsuty. Nie wiem, czy jest z drugiej strony, ale tu są jeszcze drzwi. O tak. Przede wszystkim uwaga na kamery. O! Jeszcze sprawdźmy dokładnie, o co chodzi w tym zadaniu. Kradzież, wykradnij dane. Aka. Militechowe uprawnienia. Ups. Hello. Dobranoc. Już niedaleko. Ale to się aż prosi, żeby tu wrócić później i pozbierać wszystko, co tu się kryje. Na razie pozbieramy wszystko, co się kryje tutaj. No i tutaj coś. Można się od razu włamać. Bo można, prawda? Można. Granat. No i tutaj. To hakowanie jest naprawdę fajne, zwłaszcza jeżeli chodzi o różnego rodzaju części. 1C, FF i 1C. Które mnie zawiezie do ewentualnie BD, FF i 7A. Może być. Dostań się do środka. Ej, bo mi się... No. Tu jeszcze coś jest, kamera. Wody na dół, zaraz tam zobaczę. Tylko, że on mnie stamtąd... zauważy. Ja mam się naprawdę aż tak blisko dostać? Morda śmieci! Już nie! Ubrudziłeś mi buta krwią! Przeproś! Co tam się dzieje? Skubany! Zajmę się tym. Dobranoc. Hej!
jak coś, to ja nic nie widziałem. Nic nie słyszałem. No ja myślę. Czemu ten gość tak cię katował? Bo jest pojebanym psycholem. Jak oni wszyscy. Dobrze, że mu wpierdoliłaś. A za co ci to wsadzili? Za niewinność, człowieku. Dużo ich tutaj jeszcze? Dwóch, trzech? Skup się. Kurwa, nie wiem, oni wszyscy wyglądają tak samo. Na pewno jeden jest na dole. Dobra, cela jest otwarta, rób co chcesz. No, okej. Ha! Rozumiem, że wyjdzie. Nie wychodzisz? Co ty, głupi jesteś? Spadaj stąd. Nie no, masz rację, połóż się tutaj. Nie no, okej. Już mi, kurwa, wystarczy kłopotów! Aha, czyli zostajesz. O ja, a ten żyje chociaż. Żyje. Okej, tam w środku ktoś jest. Mi każą iść w tę stronę. Obawiam się tylko kamer. Właśnie. Czyli jednak na dół. No dobra. Jak już tu jestem, to się tu włamię. Nie no, tu o. Dobrze znać te triki. Ale nam zadań dali. Jak postanowiliśmy, że będziemy robić zadania na głośno, to teraz są same takie po cichu. O, zepsułam. I będzie to i jeden T. E9. To nie wejdzie. 7A, BD. 7A, BD. Żadne nie wejdzie, no nie. Może być jeden, zawsze to coś. Aha, dobra. Ale tutaj właśnie mamy coś otwarte. Kamera. No. Ups. No. Panie haker. Okej, nie wygląda, żeby tu jeszcze ktoś był. Ale spoko. Seryjny samobójca. Wyłącz. Jeszcze stąd wyjść. Wejdziemy spokojnie, tylko tak, tutaj jest coś, czego się nie da podnieść. Tutaj jest okej. Ach, po prostu tędy można było podejść, dobra. Kolego, fajny ten tablet, taki latający. Teraz tak, tu skrzyneczka. Przyjemniej tu u was, chłopaki, o. Tu się można podłączyć. Dobra. Myślę, że kończymy tutaj, w tym miejscu już zadanie. Myślę, że tak będzie w porządku. 55, 1 C. I znowu nie ma 55. Co za świat? 1 C, 1 C. 1 C, 1 C. No dobra, coraz trudniejsze. Ale niech będzie, tak też jest dobrze. Ach, to jest wyjście. To co z tej strony było? A, to z drugiej strony wejście, tak? To zrobiłam tak, ja mogłam wejść i tutaj wtedy. No okej, wejdźmy, żeby nam się misja ładnie tutaj zrobiła. I gotowe. Kurwa, fi. Siedziałem tu jak na pieprzonych szpilkach. Na szczęście już po wszystkim prawdziwy z ciebie zawodowiec. Ja mam dane, a ty jesteś bezpieczna. No i jest pięknie. Zamykam kontrakt.
No i dziękuję bardzo. I teraz możemy się również pożegnać, także dziękuję wam za wspólną grę. Życzę dobrej nocy i dnia. Trzymajcie się wszyscy ciepło. Cześć.